Widzimy go na co dzień, uciekamy przed nim, gonimy go lub po prostu przechodzimy obojętnie. Creeper, zielony ogórek, który potrafi narobić niezłej rozruby. To ewidentnie jeden z tych potworów, z którymi nie chcesz się spotkać twarzą w twarz. Oto kilka ciekawych faktów, których być może nie wiedziałeś. Jeżeli takie filmy wam się podobają, nie zapomnij pozostawić kciuka w górę i koniecznie zasubskrybować kanał, aby nie przegapić żadnego materiału. Creeper jest najbardziej rozpoznawalną postacią w grach komputerowych. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie gra w Minecrafta, a jest graczem, to gdy pokażesz mu Creepera, od razu rozpozna tytuł gry. Creeper swoim jasnym zielonym miał się zlewać z dawniejszą trawą, tą, którą jedni nienawidzą, a inni kochają. Miała ona pierwotnie połowicznie kamuflować Creepera i fakt, dawniej w dzień dosyć łatwo przeoczyć naszego zielonego przyjaciela. Proch, który wyrzucany jest z Creepera, dawniej nazywał się Surfer, czyli po prostu siarka. Dopiero w becie 1.3 zmieniono na Gunpowder, czyli proch strzelniczy. Przechodząc w tryb obserwatora, klikając prawym przyciskiem myszy na Creepera, zobaczymy, jak on postrzega świat. Po prostu wszystko na zielono. Dużo osób o tym nie wie, albo po prostu niektórzy zapomnieli, ale Creeper ma też swoją drugą wersję. Gdy strzeli piorun i trafi w Creepera, to on się naelektryzuje, a jego siła wybuchu wzrośnie. Na niewidzialność takiego Creepera działa na jego model, ale nie na teksturę samego efektu. Dzięki temu będziemy mieli duchy. Tak jak już kiedyś wspominałem, Creeper to nieudana wersja świni. Tak wyglądała jego pierwsza wersja, całkowicie szara. Istnieje szansa, aby z Creepera mogła wypaść jego własna głowa. Nie jest to jednak takie łatwe. Aby to zrobić, musimy mieć obok siebie zwykłego Creepera i tego naładowanego. Gdy ten naładowany zabije zwykłego, upuści on swoją głowę. Dzięki głowie Creepera mamy możliwość zrobić fajerwerkę w kształcie jego twarzy. Nasz kochany zieloniak nie zawsze był widoczny w logu gry. Dopiero w becie 1.4 twórcy postanowili go dodać. Wcześniej był całkowicie pominięty. Nie musimy czekać, aż Creeper sam wybuchnie. Wystarczy uaktywnić go za pomocą zapalniczki. Ogórek posiada tyle samo punktów zdrowia, co my, czyli 10 serduszek. Jego siła ataku to 24,5 serca, a naładowanego 48,5, czyli odpowiednio 49 i 97 punktów życia. Pamiętajmy, że 10 serduszek to 20 punktów, ponieważ 1 punkt to pół serca. Creeper potrafi się odrodzić prawie wszędzie, ale musi być spełniony warunek światła. Światło nie może być mniejsze niż 8 poziom oświetlenia. Dodatkowo nie zespawnuje się samodzielnie na szkle czy półblokach. Creeper jest jedynym mobem, dzięki któremu zdobędziemy płytę. Może upuścić prawie każdą z wyjątkiem tej oznaczonej tajemniczym numerem 11. Swoją drogą, być może niedługo na jej temat zrobimy materiał. Przed snapshotem 11W50A upuszczał nawet i ją. Aby to zrobić, musi zostać zabity albo przez szkieleta, albo przez tułacza. Opcja druga wydaje się łatwiejsza, ale być może tylko na pierwszy rzut oka. Cóż, Creepery albo się nienawidzi, albo nienawidzi. Dajcie znać, co sądzicie o tych stworzeniach. Lubicie je, czy może jednak nie? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał, aby nie pominąć żadnego filmu. Do zobaczenia w kolejnym materiale.